LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego. Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata. LAMU, Witajcie, witajcie, młode umysły, jakże to, czyżbyśmy już byli w połowie sezonu LAMU 2022? Na to wygląda, bo przed nami odcinek piąty. Ja się nazywam Karolina Głowacka, a LAMU to letnia dodatkowa seria odcinków podcastu Radio Naukowe. Więcej na radionaukowe.pl. a hasło przewodnie odcinka numer 5 to Człowiek. Cześć, nazywam hela! mam pięć lat, z tego i gdzie pochodzą siuśki, pozdrawiam letnią katademię umysłów. Hello, bardzo dziękujemy. To ekipa Letniej Akademii Młodych Umysłów pozdrawia Ciebie, a zanim odpowiedź, to muszę Wam coś opowiedzieć o kulisach tego nagrania. Otóż umówiłam się z urologiem, panem profesorem Piotrem Radziszewskim, ale nie dogadaliśmy się dokładnie, gdzie mam być. A wiadomo, że lekarze mają zawsze bardzo mało czasu. Kiedy już udało nam się złapać kontakt, to okienko, jakie zostało na nagranie, wynosiło 10 minut. Licząc moje dobiegnięcie, Zdyszana wpadłam do gabinetu pana profesora, usiedliśmy w dużych fotelach, z biurka machał do nas łapą chiński kot i zaczęliśmy, inspirowani pytaniem Heli, rozmowę o siuśkach. No pan, panie profesorze, to chyba dobrze zna odpowiedź na to pytanie. Pytanie, pani redaktor, od Heli rewelacyjne. Helu, serdecznie cię pozdrawiam. To bardzo ważne jest, żeby już w tak młodym wieku zająć się siuśkami, czyli inaczej moczem. Te siuśki. To są produkty przemiany materii, to jest to wszystko, czego nasz organizm nie potrzebuje. I to wydalamy przez nerki. Też, jeżeli za dużo wypijemy wody, i organizm nie potrzebuje tyle wody, jak się wypije za dużo herbaty. Dorośli piją jeszcze czasami kawę i potem mówią, że często chodzą do toalety. No właśnie, często chodzą do toalety, żeby oddać mocz, bo to jest to, czego organizm nie potrzebuje i co sobie sam reguluje żeby był w dobrej formie. Bo to bardzo ważne, nasze organizmy, nasze ciała muszą być w pewnej równowadze. Różnych witamin i składników odżywczych powinno być mniej więcej w sam raz, a nasze organizmy są dobrze zorganizowane, więc... Jeżeli na przykład zjemy za dużo jakichś witaminek, zjemy za dużo jakichś minerałów, no to w tym momencie to nasze nerki, które są takim filtrem. Tak jak na przykład Helu droga, jak będziesz się uczyć chemii za parę lat pewnie, to będziesz się uczyła, że jest taka membrana filtracyjna i przepuszcza się przez nią kolorową ciecz i na tej membranie zostają różne rzeczy. No i nerki działają podobnie, jak taka membrana filtracyjna, zatrzymując to wszystko co jest nam potrzebne. Krew przepływa przez nerki i wyrzucając na zewnątrz wszystko co jest niepotrzebne. Potem z nerek ten mocz, spływają do pęcherza. I z pęcherza już są wypuszczane na zewnątrz, i to są te siuśki, które się widzi. A gdzie to jest tak w brzuszku? Te nerki są bliżej pleców, bliżej brzucha? Jak to możemy sobie wyobrazić? Nerki są generalnie rzecz biorąc położone bliżej pleców. Tak mniej więcej na końcu żeber, czyli jak pomacamy się z tyłu i czujemy, że tam już jest miękko, to to jest mniej więcej to miejsce, gdzie są nerki. I to jest bardzo ważne, bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo jeżeli zaczyna nas tam boleć, to to znaczy, że to pewnie są nerki. Znowu u dzieci to się rzadko zdarza, ale u mamusi i tatusia, wujka, cioci, babci to często może być problem, bo na przykład robią im się kamyczki w tych nerkach, bo to jest to, co mówiłem, jeżeli jemy za dużo jakichś tam produktów, które na przykład zawierają wapń, pijemy tak zwaną twardą wodę, dlatego tak ważne jest, żeby pić odpowiednią wodę, zdrową wodę i dużo pić tej wody, to wtedy ten wapń jest wydalany na zewnątrz, ale... Nerki w którymś momencie za dużo go wydalają, i on się osadza w takiej nerce i się robi kamyczek. I ten kamyczek, jak się zrobi za duży, to zatyka taką nerkę i to wtedy boli. I wtedy trzeba pójść do takiego lekarza, jakim ja jestem, czyli do urologa, lekarza od Siuśków. Czyli to jest tak, że tak jak przesypujemy na przykład piasek przez sitko i zostaną nam na tym grubsze kamyczki, to to samo się dzieje w nerkach? No mniej więcej tak. Te rurki, które od nerek prowadzą aż do. Ujścia. One są długie? A nie. Rurki to prowadzą od nerek do pęcherza. I one mają około 15-20 cm, także dosyć długie są. I tam może utknąć właśnie kamyczek. Nie wiem jak wy, ale ja dzięki heli będę się uważniej przyglądać swoim siuśkom. Dziękuję ci, Helu. Profesorowi Radziszewskiemu podziękowałam i wyszłam. Chiński kot pomachał mi oczywiście na pożegnanie. Musiałam pędzić, żeby zdobyć odpowiedź na kolejne fascynujące pytania. Letnia Akademia Młodych Umysłów radia naukowego. Pytanie, jakże mi zawodowo bliskie? Czemu nasz głos na nagraniach wydaje się inny, Zosia, 9 lat? Zosiu, muszę powiedzieć Tobie i wam, wszystkie młode umysły, że każdy, absolutnie każdy z radiowców, jakich z nami, z którymi o tym rozmawiałam, opowiada, że pierwsze spotkanie z własnym nagranym głosem było bardzo. Zaskakujące, jeśli nie szokujące, bo właśnie jak zwróciłaś uwagę, ten głos wydaje się inny. Skąd to zjawisko? Wybrałam się z Twoim pytaniem do gabinetu dr. Habilitowanej Eweliny Sielskiej-Badurek, foniatry i audiologa. Zosiu, bardzo dobre spostrzeżenie, i rzeczywiście prawdziwe spostrzeżenie. Generalnie jest tak, że jak słyszymy innych, czy słyszymy siebie z nagrania, to można powiedzieć, że słyszymy drganie wtedy powietrza, i ten dźwięk dochodzi przez powietrze. A w momencie, kiedy ja, na przykład teraz mówiąc, słyszę siebie sama, to ten głos słyszę. I częściowo przez powietrze, ale głównie słyszę dzięki tak zwanemu przewodzeniu przez kość, czyli przez kość, przez powietrze, jak sama mówię, i przez powietrze w momencie, kiedy słucham siebie z nagrania. Ciekawe, prawda? Czyli nasz głos, gdy mówimy, słyszymy również, choć to dziwnie brzmi, przez kość. Są nawet takie ćwiczenia na ładne mówienie, na emisję głosu, jak mówią profesjonaliści. One polegają na mruczeniu z zamkniętymi ustami i tak jakby przesuwaniu tego mruku głosu wyżej w kierunku czubka głowy. Nawet wtedy się niemal czuje takie wibracje. Poczekajcie, kiedyś tak ćwiczyłam, to może spróbuję. Może będzie słychać. Uwaga. Tylko nie śmiejcie się za bardzo. Trochę oddechu brakło. Jeszcze raz. Słychać nawet te wibracje, nie? Spróbujcie w domu. No dobrze, ale dlaczego nasz głos na nagraniach wydaje nam się wyższy, a nie niższy? I rzeczywiście tak jest, że w momencie, kiedy słyszymy siebie z nagrania, kiedy ten dźwięk przechodzi, na początku wibruje powietrze, potem to powietrze wibruje w naszym, w naszym uchu zewnętrznym, czyli tutaj w przewodzie, tam gdzie możemy palec jeszcze włożyć, tak, w przewodzie słuchowym zewnętrznym, potem takie małe kosteczki zaczynają drgać i to jest. Przenoszone dalej, mówimy do ucha wewnętrznego, potem jest zamieniane na impuls nerwowy, to wtedy jeszcze to ucho nasze, ten dźwięk modeluje, można powiedzieć, zmienia. I rzeczywiście tak jest, że w momencie, kiedy ten dźwięk słyszymy z nagrania, nasz głos z nagrania, to wydaje nam się, że ten głos jest wyższy niż w momencie, kiedy słyszymy siebie sami. Z mojego doświadczenia wynika, że większość osób nie przepada za swoim nagranym głosem. Zupełnie niesłusznie, oczywiście. Ale co o tym sądzi pani profesor? Mam wrażenie, że to zupełnie inaczej wygląda u wokalistów czy aktorów, dlatego że oni już do tej jakości swojego głosu są przyzwyczajeni. Natomiast rzeczywiście te osoby, które po raz pierwszy słyszą swój głos z nagrania, im się wydaje, że ten głos jest inny. Niektórzy uważają, że lepszy, inni uważają, że gorszy. Natomiast on rzeczywiście może się wydawać inny. A czy powinniśmy na co dzień jakoś szczególnie dbać o nasz głos? Oczywiście, że tak. Jako lekarz foniatra uważam, że tak. Należy dbać o swój głos. Tutaj jest bardzo dużo czynników. No przede wszystkim należy lubić swój głos, należy się obchodzić z nim z szacunkiem. Tu przestrzegam, żeby może jakoś nadmiernie nie krzyczeć w momencie kiedy jesteśmy przeciążeni, kiedy mamy chrypkę, kiedy mamy infekcję, może wtedy właśnie nie śpiewać, trochę odpocząć. Tak samo jest, nie wiem, z naszym narządem ruchu, tak. Momencie, kiedy stawiamy prawidłowo nogi, no to jest mniejsza, mniejsze ryzyko, że kolana nas będą bolały czy jakoś skontuzujemy te kolana, i dokładnie to samo jest z głosem. Jeśli będziemy go tworzyć w sposób prawidłowy, będziemy czuć, że to nam nie sprawia żadnych trudności, że to tworzenie głosu jest wręcz miłe, to wtedy jest dużo. Mniejsze ryzyko, że coś w przyszłości z tym głosem się stanie. Dziękuję Ci, Zosiu, za świetne pytanie. Radio Naukowe, włącz wiedzę. I na koniec tego odcinka bardzo letnie pytanie. Dlaczego, jak jest gorąco, to. To nie, to nie chcesz jest, przez 4 lata. Nie, nie. Ja też tak mam, Łucjo. To bardzo ciekawe. Odpowiedź poprosiłam dietetyka doktora Damiana Parola, autora bloga popularyzującego naukową wiedzę o dietetyce, czyli o tym, jak dobrze i zdrowo jeść. Adres to damianparol.com. Więc tak, Lucja, nie ma tutaj takiego jednego wyjaśnienia, co do którego wszyscy naukowcy by się zgadzali. Natomiast jest pewna bardzo. Wiergodna moim zdaniem hipoteza, która to tłumaczy, ale żeby to zrozumieć, musimy się troszeczkę cofnąć i zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. Otóż w jedzeniu, które jemy, znajduje się energia. I my, trawiąc to jedzenie i przyswajając je, uwalniamy tą energię. Mm -hmm. Czasami to bardzo dobrze widać, kiedy ktoś się naje na przykład słodycze, i potem, jak to mówią rodzice, szaleje. Dlaczego tak jest? Bo ma dużo siły, czyli czego? Energii, bo właśnie między innymi w cukrze jest bardzo dużo tej energii. Również dlatego nie wolno go jeść zbyt dużo. Ale wracając do doktora Damiana Parola. Dzieje się też tak, że podczas uwalniania tej energii wytwarza się ciepło. I to ciepło po prostu się rozprasza w naszym organizmie i jakby minimalnie podnosi naszą temperaturę ciała i powoduje, że po prostu musimy to ciepło z siebie wydalić w jakiś sposób. Można to trochę porównać do takiej sytuacji, w której na przykład wypilibyśmy bardzo ciepłą herbatę i robi nam się cieplej. I tak samo też się dzieje w sytuacji, w której trawimy jedzenie, i około 10% energii zawartej w tym jedzeniu po prostu się w postaci takiego ciepła rozprasza. I teraz łatwo sobie wyobrazić, że jak zjemy dużo, szczególnie czegoś, co jest kaloryczne, to po prostu więcej wygenerujemy tego ciepła, i normalnie to nie jest problem. Ale w sytuacji, w której i tak już jest gorąco na zewnątrz, pocimy się, musimy się schładzać, żeby w ogóle to wytrzymać, no to w tym momencie, jeśli do tego jeszcze dołożymy gorąco z jedzenia, no to w tym momencie robi się już bardzo gorąco i nasz organizm po prostu chce takiej sytuacji uniknąć, więc ogranicza nasz apetyt szczególnie właśnie do produktów, które są ciepłe i wysokokaloryczne. No dobrze, to takie pytanie: skoro kiedy jest gorąco? I gorące potrawy sprawiają, że nam jest jeszcze goręcej. To czy w upały możemy jeść na przykład tylko lody? No niestety nie. Rzeczywiście lody, w związku z tym, że są po prostu zimne, mogą zmniejszać właśnie ten problem generowania zbyt dużej ilości ciepła przez nasz organizm, czy jedzenie, które dostarczamy do niego, i w upale może być to przydatne. No, ale lody nie są niestety pełnowartościowym posiłkiem. Lody zawierają sporo cukru, sporo tłuszczu i w związku z tym jest to no, po prostu słodycz, tak? Rzecz, którą sobie można raz na jakiś czas zjeść z, z przyjemnością, no ale nie można tym opierać całej swojej diety, będzie to dieta niedoborowa. Takie składniki jak białko, zdrowe kwasy tłuszczowe, które powinniśmy spożywać, czy witaminy oraz składniki mineralne. A no właśnie, bo wychodzi na to, że w jedzeniu chodzi nie tylko o to, żeby cokolwiek było w naszych brzuchach, żeby nam tam nie burczało. Duże znaczenie ma też, co jemy. Czy to dlatego rodzicom zależy, żeby dzieci jadły różne rzeczy? Właśnie tak. Wynika to z tego, że różne produkty w naszej diecie dostarczają różnej ilości poszczególnych składników odżywczych. Są to m.in. białka, węglowodany, tłuszcze, w tym poszczególne kwasy tłuszczowe o różnym znaczeniu dla naszego organizmu, czy też witaminy i składniki mineralne i niestety nie ma takiego jednego produktu, który moglibyśmy zjeść i dostarczyć tych wszystkich składników. Musimy dlatego jeść produkt zawierające białko, czyli między innymi nabiał, mięso, warzywa strączkowe tofu i tego typu rzeczy. Musimy mieć też produkty zawierające węglowodany, czyli np. produkty zbożowe, jakieś kaszki, pieczywo, niektóre również takie przekąski, na przykład chrupki, chociaż je się powinno spożywać w ograniczonych ilościach. Musimy też spożywać tłuszcze i one na przykład mogą być zawarte w takich produktach od zwierzęcych, jak na przykład nabiał czy mięso, choć nie są to takie najzdrowsze tłuszcze. Znacznie zdrowsze tłuszcze znajdziemy przy orzechach, w oliwie z oliwek, w oleju rzepakowym i różnego rodzaju nasionach, pestkach. No i musimy też dostarczać składników mineralnych oraz witamin, i je znajdziemy w bardzo różnych produktach. Często, właśnie, jak mówimy, witaminy i składniki mineralne, to wymieniamy warzywa i owoce, bo one są oczywiście bardzo dobrym źródłem tych składników, ale niektóre witaminy znajdują się na na przykład tylko i wyłącznie w mięsie i na biale. Niektóre składniki mineralne takie jak wapń, na przykład właśnie pochodzą przede wszystkim z mleka, ale też są niektóre inne produkty, który, z którymi możemy go dostarczyć odpowiednio dużo. Dlatego właśnie trzeba pamiętać, że dieta powinna być różnorodna, bo inaczej nie dostarczy tych. Wszystkich poszczególnych składników. Pamiętajcie, że to działa w obie strony i dzieci i dorośli powinni jeść zdrowo, żeby być zdrowymi, mieć dużo sił na pracę i zabawę, więc kibitujmy sobie nawzajem w zdrowym i smacznym jedzeniu. Dziękuję Ci, Łucjo, za twoje znakomite pytania. To wszystko w piątym odcinku lamu. Dziękuję za uwagę młodym i starszym umysłom. Każdy odcinek to wiele godzin pracy, kto ma ochotę dorzucić się do wsparcia kanału, zapraszam na patronite.pl ukośnik radio naukowe, a w kolejnym odcinku numer 6, między innymi Dlaczego takie mogą być niebieskie i czerwone, a koty nie mogą być czerwone i niebieskie, i psy nie mogą być czerwone i niebieskie, a ptaki mogą? Chciałbym się zapytać, jak kameleony zmieniają kolor? Oj, będzie się działo. Do usłyszenia. To była LAMO, Letnia Akademia Młodych Umysłów, radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia.